Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w naszym filmie kolejnym już właśnie z 7 grzechów głównych. Kochani, dzisiaj omówimy sobie temat lenistwa. W sumie to ja będę mówić, między mną będą tutaj gdzieś latać cytaty z Pisma Świętego. W ogóle mam takie świetne Pismo Święte zakupione z wydawnictwa Święty Paweł. Powiem Wam, jest świetne, ma dużo bardzo tłumaczeń, są adnotacje i dzięki temu jeszcze lepiej rozumiem, o co tak naprawdę Bogu chodzi w tym naszym tutaj ziemskim życiu i co On chce nam przekazać. To nie jest reklama, sama sobie zakupiłam. No ale dobra, kochani, i mówiąc dalej, słuchajcie, dzisiaj sobie o tym pomówimy, bo chcę, żebyśmy odróżnili taką jedną rzecz od drugiej rzeczy. Mam nadzieję, że to wszystko dobrze wyjaśnię. Słuchajcie, kochani, zacznijmy od tego, że lenistwo według Pisma Świętego to jest coś, co dotyczy prędzej czy później każdego z nas, bo jakby tak, mamy w życiu takie momenty, że chcemy pobyć sami, nie chcemy do żadnej pracy czasami pójść, czasami nawet niektórzy właśnie biorą sobie wolne od pracy i tak dalej, ja rozumiem, bo ktoś może być wykończony. Słuchajcie kochani, bo trzeba tak naprawdę odróżnić lenistwo od odpoczynku. Lenistwo jest to moment, w którym kochani leżymy w łóżku, w którym się nic nie chce, wychodzimy sobie tylko załatwić te najpotrzebniejsze sprawy, w którym naprawdę nie mamy ochoty ani pomagać w domu, ani pomagać właśnie innym, ani po prostu nie mamy ochoty dosłownie robić nic i tak dni mijają. Bo wiecie, jest coś takiego jak odpoczynek i kochani, no to jest wiadomo, że bardzo dobre, jeśli ktoś wykonał jakąś pracę, był w pracy, ma jakąś pracę, wiadomo, taką czy to przy innych ludziach, czy fizyczną pracę i czuje się zmęczony, to oczywiście, że może odpocząć, kochani, to nie jest nic złego. Tylko, że wiecie, jakby w lenistwie chodzi o to, że komuś się naprawdę nie chce. Na przykład powiedzmy sobie tutaj taki przykład, że niektórzy na przykład z nas mogą mieć duże rodziny i jest jakaś osoba, która w rodzinie nie pracuje, a chciałaby wszystko w domu z lodówki wyjadać, ta osoba na przykład, załóżmy, nie chciałaby pomagać rodzicom i tak dalej i po prostu mimo, że jest pełnoletnia, to woli jakby nie pracować i woli zajmować się swoimi przyjemnościami. No słuchajcie, no ja miałam takich sporo znajomych, którzy właśnie w podobny sposób żyli, słuchajcie, no chyba, że rodzice się na to zgadzają, tylko że wiecie, że to wtedy człowiek nie kształci się, człowiek nie uczy się samodzielności, człowiek nie uczy się, jak samemu na siebie zarabiać i tak dalej. Na przykład ja jestem w takiej sytuacji życiowej, że ja po prostu rodzicom pomagam finansowo, czy to swojemu rodzeństwu, właśnie, że każdemu, jeśli ktoś ode mnie coś chce, to może na mnie zawsze i wszędzie liczyć. Natomiast kochani, wracając do tego lenistwa, słuchajcie, bo tutaj chodzi o coś takiego, że nawet w Piśmie Świętym jest opisany przykład człowieka, który, wiecie, tak naprawdę powinien zapracować na swoje i powinien jakby zapracować na jedzenie i powinien się jakby zacząć sam utrzymywać. Bo kochani, nie mówmy tutaj o czymś takim, że o, ktoś nie ma pracy, to od razu jest leniwy. Absolutnie nie, nie tutaj chcę, nie to chcę powiedzieć, bo można, kochani, być bez pracy, a można pomagać innym, pomagać w domu i robić po prostu jakieś dobre uczynki względem właśnie innych osób. I to jest jak najbardziej dobre, bo czasami są sytuacje w życiu, kiedy ktoś nie potrafi znaleźć pracy i to nie świadczy, patrzcie, brak pracy nie świadczy o lenistwie. Tutaj chodzi o lenistwie, czyli że ktoś nie chce jakby też w domu, załóżmy, gotować, nie chce pomagać rodzicom, nie chce kumplom pomagać, że gdy prosisz się go po prostu o coś, ta osoba zawsze mówi, nie, ja dzisiaj nie mogę i tak dalej i szuka wymówek, a tak naprawdę wymówka to jest po prostu leżenie w łóżku. W sensie, ja jeszcze raz powtarzam, tu nie chodzi o to, że ktoś zrobi sobie jeden dzień odpoczynku, że to od razu jest grzechem, że człowiek od razu ma jakby grzech i tak dalej, nie. Tylko, że kochani, tutaj chodzi o ciągłą pracę nad sobą, że jakby przychodzi teraz lato. Ja Wam powiem, w lato ja mam bardzo dużo energii, mam dużo energii do tego, żeby wcześniej wstawać, żeby wychodzić gdzieś, żeby pomagać mamie, żeby w domu coś zrobić jeszcze więcej niż w ciągu zimy. Mam wrażenie, że w zimie jestem taka bardziej leniwa i wtedy muszę się bardziej jakby zmuszać do tego, ale tu chodzi właśnie o to, żeby nad sobą pracować, żeby cały czas iść do przodu. I wiecie, kochani, no tu nie możemy też powiedzieć, że a, ktoś raz w domu nie pomógł, ktoś jest leniwy. Nie, tu chodzi o jakby notoryczne stosowanie się do tego, tak jakby do tego lenistwa, do tej takiej, do tego takiego nudzenia się życiem, no tak to powiedzmy, że osoba leży i przegląda telefon, bo jakby wiecie co, tutaj właśnie siedzenie na telefonie też czasami można nawet podpiąć pod właśnie lenistwo, dlatego że osoba wtedy
pokłada wyżej właśnie telefon nad właśnie obowiązkami, które ma do wykonania, jakby pewne rzeczy zostawia do końca. Właśnie, a propos jeszcze rzeczy zostawianych do końca. Słuchajcie, tu nie możemy też na przykład tak powiedzieć, że osoba, która na przykład do samego końca czekała z nauką, że na przykład jutro ma sprawdzian, to jest osoba leniwa. Nie. Tutaj raczej chodzi o to, że ta osoba by się w ogóle nie uczyła, że w ogóle by miała wywalone w szkołę, w naukę, w oceny, w nauczycieli, czy to w ogóle we wszystko, co związane właśnie z edukacją. Tu chodzi o moment, w którym my mamy jakby zacząć dbać o to, co nas otacza, o szkołę, o pracę i tak dalej. Bo kochani, no mimo wszystko, prędzej czy później będzie widać z tej naszej pracy owoce. Czy to dobre, czy złe, to właśnie się dowiemy w momencie, w którym minie dany okres czasu, bo często jest tak, że na początku nie widać danej jakby rzeczy, do której dążymy, trzeba jakby dać temu wszystkiemu czas, trzeba poczekać. Czy to również na założenie własnej firmy też, kochani, jest dużo papierkowej roboty i tak dalej, i zanim to wyjdzie wszystko, wiecie, zanim się wszystko uda, to minie trochę czasu. I jakby my, kochani, mimo wszystko mamy cały czas nad sobą pracować, cały czas jakby iść do przodu, być ludźmi pracowitymi, takimi, którzy okej, walczą z tymi grzechami i tak dalej. Jakby tu nie można się też wywyższać, ani właśnie mówi tak, a że ja jestem najlepszy, bo ja cały czas pracuję tu, siam, tym i owam. Bo jakby, kochani, tutaj jest jeszcze jedno coś takiego, słuchajcie, przeciwność lenistwa. I tu nie chodzi mi o ten odpoczynek, o którym wam mówiłam, tylko chodzi mi o zapracowanie, bo kochani, takie zapracowanie się jest grzechem. Jakby na przykład praca w niedzielę, jakby gdy ktoś ma pieniądze oczywiście i gdy pracodawca tego nie wymaga, ktoś, a ja muszę mieć nadgodziny, no muszę, muszę, muszę. I ta osoba jest wiecznie poza domem i wtedy zaniedbuje, kochani, czy to rodzinę, właśnie bliskich, dzieci, męża, żonę, nie wiadomo z kim ona tam właśnie jest, ale chodzi mi o to, że ta osoba wtedy zaniedbuje bliskie osoby, a przecież tak naprawdę to ludzie są najważniejsi. Albo na przykład jeszcze gorzej, zaniedbuje właśnie mszę świętą, bo ciągle pracuje, pracuje, pracuje. I okej, można pochwalić tę osobę, że jest pracowita, że jest uczynna, ale właśnie tutaj zaniedbuje. I to jest właśnie przeciwieństwo lenistwa, na które też my ludzie mamy uważać. Bo jakby wiecie, można, kochani, chodzić do dwóch prac i na przykład ja wam powiem tutaj, podziwiam mojego tatę, bo mój tata to kiedyś, jeszcze pamiętam, jak byłam małym dzieckiem, mój tata chodził na, jakby wam to powiedzieć, dwa etaty, że jakby wracał z jednej pracy i szedł do drugiej. I ja wam powiem, no to było coś pięknego, bo on i tak wracał do domu, ale i tak jakby z nami, z dziećmi się pobawił, spędził z nami czas. I mój tata, powiem wam, miał zawsze coś takiego, że jak on zawsze wchodzi do domu, tak do dzisiaj ma, zawsze jak wchodzi do domu, to on zawsze umyje naczynia. No nieważne, czy są dwie szklanki, czy jest 20 talerzy, on i tak zawsze wszystko umyje, nieważne jak zmęczony jest. To jest bardzo urocze, mi się to bardzo w nim podoba. No ale wracając, kochani, jakby mimo wszystko taka osoba, osoba jakby znajduje wtedy czas dla swojej rodziny i nie zaniedbuje obowiązków, które musi jeszcze wykonać poza pracą. Bo jakby, kochani, my też nie mamy się z drugiej strony, to właśnie mówię o tym drugim przykładzie, my nie mamy z drugiej strony ciągle tylko mówić, albo ja byłem w pracy, to nie miałem czasu, albo ja robiłem to, bo nie miałem czasu. Trzeba, kochani, znaleźć w życiu na wszystko czas, trzeba jakby wszystko podzielić między sobą. Pamiętajmy, że kochani, też na pierwszym miejscu mamy postawić Boga, Bóg nas będzie umacniał. Czasami są naprawdę takie dni, że ktoś naprawdę gorzej się czuje, że ktoś na przykład jest chory i tak dalej, to wiadomo, że wtedy, kochani, to nie jest grzech lenistwa czy coś, no nie, wtedy jakby człowiek ma się wygrzać w łóżku, ma o siebie zadbać, bo zdrowie też jest bardzo ważne, a nie, że ktoś będzie harował jeszcze do pracy, bo musi iść do pracy, żeby nie być leniwym. Nie popadajmy, kochani, właśnie w takie, to się nazywa skrupuły, bo ja wiem, że wiele osób właśnie do mnie pisze właśnie z tymi skrupułami, że tu mamy tego nie robić, bo inaczej to będzie grzechem, że mamy robić to, bo inaczej to będzie grzechem. Nie, kochani, mamy zachować pewien umiar, natomiast o tych skrupułach opowiem właśnie w innym filmiku. Ale cieszę się, kochani, że dotarliście razem ze mną do końca. Mam nadzieję, że cytaty z Pisma Świętego wam się podobały i tutaj mój mini monolog też wam się podobał. Dajcie mi znać w komentarzu, jak wy sobie radzicie z tymi małymi takimi celami codziennymi, z tymi obowiązkami, co was motywuje i czy macie kogoś, kto was w tym właśnie wspiera, czy macie żonę, przyjaciela, nie wiem, kumpla, kumpelkę, która was jakby motywuje do tego, żebyście pracowali nad samą sobą, nad pracą, nad szkołą, nie wiem, co tam jeszcze w ogóle macie, jakie obowiązki, nie znam was prywatnie, ale mam nadzieję, że u was jest wszystko dobrze. Pozdrawiam was serdecznie i czekam na wasze komentarze. Szczęść Boże!